Witam państwa bardzo serdecznie w materiale w którym chciałbym opowiedzieć, pokazać system Komar ERP XL w zakresie wymiany danych komunikacji z krajowym systemem eFaktur. Na początku przejdziemy do okna konfiguracji, ponieważ tutaj zaszyto kilka bardzo ważnych parametrów związanych z KSeF-em. Po pierwsze określamy środowisko pracy z krajowym systemem e faktur. W systemie Komar Herpe XL możemy wysyłać faktury zarówno na środowisko demonstracyjne, jak i na środowisko produkcyjne KSEF. Warto zwrócić uwagę, że przy jednej jak i przy drugiej opcji wymagane jest rzeczywiste uwierzytelnienie, czy to jest podpis kwalifikowany, pieczęć czy token. Następna opcja to sposób eksportu wielu dokumentów. Ponieważ jeżeli będziemy chcieli wysłać wiele dokumentów, to może on iść pojedynczo do KSeF-u i w tym przypadku wybieramy sesję interaktywną, oraz możemy również wybrać plik wsadowy. Wtedy te kilka dokumentów pójdzie jednym komunikatem do Krajowego Systemu e -faktur. Następne opcje pozwalają na zapisanie zarówno XML-a z fakturą jak i XML-a z UPO w systemie Wybierając właśnie stosowne parametry, lub możemy te pliki również zapisywać w wybranym folderze wskazanym przez użytkownika. Ostatnie opcje dotyczą sposobu przekazywania informacji o elementach faktury, czy mają być na nim zawarte informacje z jednostki podstawowej, głównej, czy może z jednostki pomocniczej, oraz informacje o tym, czy opis elementu ma być przekazywany do KSEF, czy też nie. Kolejnymi elementami, jeżeli chodzi o konfigurację dotyczącą KSEF, to miejsce pieczątki, ponieważ na zakładce deklaracji, ciąg dalszy określamy token KSEF. Token KSEF jest właśnie jednym z metod uwierzytelnienia, jeżeli chodzi o krajowy system e faktur i sądzę, że jest on bardzo przydatny, ponieważ określenie tego tokenu pozwala na przekazywanie, wysyłanie, odbieranie faktur bez konieczności posiadania podpisu lub pieczęci kwalifikowanej. Po wpisaniu, określeniu tego tokenu, jesteśmy w stanie następnie przypisać poszczególnym operatorom możliwość właśnie wymiany danych z XEF em za pomocą tokena i właśnie do tego służy ta tutaj ostatnia opcja, czyli ci operatorzy, którzy mają zaznaczoną tą opcję, mogą komunikować się z krajowym systemem e-faktur za pomocą tego tokena, który został wpisany w przypieczątce. Jak już jesteśmy przy operatorze, warto wspomnieć również o tym, że określamy na tym operatorze, czy on ma możliwość wysyłania faktur do KSEF i pobierania UPO, i wybranym operatorom możemy nadać uprawnienia edycji numeru kusów na dokumentach. W przypadku kiedy jakiś dokument będzie przekazywany poza systemem Komar RPXL to takie funkcjonalności mogą być przydatne. Dodatkowo szereg funkcjonalności zostało również zawarte na definicjach dokumentu. W tym celu przejdziemy sobie do sprzedaży, do faktur sprzedaży. Mamy tutaj zakładkę parametry no i tutaj mamy kilka opcji, jeżeli chodzi o tę definicję dokumentu faktury sprzedaży. Określamy tutaj, czy dany dokument ma być niewysyłany do ksefu czy ma być wysyłany do KSEF-u, czy może będzie wysyłany do KSEF-u, ale poza systemem Comarch Pixel, czy może ma być to zależne od kontrahenta. W tym przypadku będzie on wysyłany w momencie, kiedy na karcie kontrahenta zostanie oznaczony odpowiedni parametr. Dodatkowo możemy określić, czy taki dokument ma być wysyłany automatycznie podczas zatwierdzenia tego dokumentu. Wtedy ta, możemy zautomatyzować proces wysyłki nie będziemy wskazywać tego momentu, wskazania wysyłki tej faktury, tylko będzie ona automatycznie wysyłana przy wyjęciu z bufora. Możemy również określić, żeby system weryfikował ten dokument, jeżeli chodzi o strukturę XML przed zatwierdzeniem. Teraz przejdziemy do listy faktur sprzedaży. Część z faktur została już tutaj wysłana do KSEF. Ja teraz wejdę w fakturę, która jeszcze nie jest zaakceptowana. Zakładka KSEF oczywiście jeszcze nie jest uzupełniona, ponieważ faktura nie została wysłana jeszcze do KSEF. Wyjmuję fakturę z bufora, Zapisuję i w tym momencie, jeżeli na parametrze faktury sprzedaży zostało uzupełnione, okno wysyłaj automatycznie po zatwierdzeniu. Faktura zostanie wysłana. Jeżeli nie, to mogę tutaj albo prawym Przyciskiem myszy, wysłać taką fakturę do ksef lub użyć opcji, które są tutaj poniżej. No i widzę, że faktura teraz jest przetwarzana i wysyłana do krajowego systemu e-faktur. Mamy taką stosowną informację zaprezentowaną. Mamy status: wysłano, nie pobrano UPO. Teraz dla tego dokumentu możemy również pobrać dokument UPO. Pobrano UPO dla wybranego dokumentu. I teraz wejdziemy sobie w ten dokument, żeby zobaczyć, co się na tym dokumencie zmieniło. Oczywiście wszystkie tutaj parametry w zakładce KSE zostały uzupełnione, numer XF, status oraz numer referencyjny sesji oraz dokumentu, oraz daty. Dodatkowo w załącznikach zostały zapisane pliki XML zgodnie z tymi ustawieniami, które były w konfiguracji, więc mamy zarówno fakturę, jak i plik XML, który możemy pobrać na dysk. Na liście dokumentów możemy sobie filtrować, sortować dane związane z KSEF, oczywiście filtrować po statusach KSEF, czy właśnie wykonywać akcje z kilku miejsc, czy to właśnie z poziomu dokumentu, czy pod prawym przyciskiem myszy, czy może tu wybierając opcje, które są dostępne w tym oknie. Warto również zwrócić uwagę na kartę kontrahenta, tam też pojawiły się nowe parametry zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej. W zakładce księgowe wysyłaj dokumenty do KSEF oraz poza systemem. W przypadku, kiedy będziemy chcieli wysyłać fakturę do KSEF poza systemem Komar XL, wtedy też możemy zyskać uprawnienia do wypełnienia numeru KSEF ręcznie w systemie Komar XL. Warto również zwrócić uwagę, że na fakturach sprzedaży, które zostały już wysłane do KSEF, może widnieć numer KSEF. I rzeczywiście, na tym przykładowym wydruku, mamy numer KSEF, który może być istotny z punktu widzenia naszego odbiorcy. Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentowaliśmy tylko część funkcjonalności związanych z komunikacją w systemie Komar RPXL z KSEF-em. Zachęcamy więc do zapoznania się z dokumentami o zmianach w wersjach systemu Komar RPXL. Tam dowiecie się Państwo o wielu innych obszarach związanych z KSEF-em, np. uwierzytelnienie, aktywnych sesjach użytkownika, mapowaniu danych w strukturę logiczną czy o fakturach korektach. Zachęcamy również do korzystania z wysyłki faktur na środowisko demonstracyjne i środowisko produkcyjne XEF. Pozwoli to na zdobycie doświadczenia, które w momencie wejścia obowiązku wysyłania faktur z XEF na pewno się przyda. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.